Cześć, witam Cię blisko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Smaków Życia. No wiecie, chciałam tutaj kontynuować to, co było na scence, ale nie spodziewałam się, że że Remington wyskoczy mi tutaj na samym początku z taką propozycją. I niestety, chłopie, musimy Ci odmówić, bo tak ma nie być. Ty chcesz mi psuć tutaj fabułę, dlatego ja tak się bałam Cię zaprosić w ogóle do Gingerki, bo tak sobie właśnie wyobrażałam, że będą się tutaj działy jakieś rzeczy, które są troszeczkę sprzeczne z moją fabułą. Dlatego poczekaj. Zły czas, złe miejsce, chłopie, proszę. Tylko się na nas nie wkurzaj i nie obrażaj, żeby nam tutaj minusy nie poszły. Bo, no wiesz, dobra, tak więc ja sobie tutaj, jak widzicie, mam, znaczy on nie jest w naszej rodzinie, ale ja sobie go kontroluję, bo nie chciałam, żeby on mi wychodził. Coś mi tutaj, nie wiem, coś mi tutaj źle działa, jak zapraszam Simów, to oni sobie po prostu zaraz wychodzą, dlatego ja postanowiłam go kontrolować i tak sobie tutaj zorganizowałam. Dobra, chłopie, to weź ty wstań jeszcze na chwilkę, podejdź tutaj i ty też, Gingerko, chciałabym, żeby on cię jeszcze pocałował, a potem myślę, że oni sobie pójdą i dokończą kolację. Bo jeszcze tutaj nie skończyli, bo oni tam zaczęli sobie gadać między sobą. Proszę, ty masz tutaj... Dobra, to weźmy stąd intymny pocałunek, proszę. No wstawaj, wstawaj, Gingerko. Ile... Zobaczcie, ile ona tutaj naszykowała tych. Jakiś szampan, nie wiadomo co i za wszystko kasy traci. No, pięknie. Tak więc proszę i zaraz sobie jeszcze usiądziecie, dokończycie sobie kolację i potem będę Remingtona wysyłać do domu, żeby, no, żeby tutaj się nie działy jakieś rzeczy, których ja może nie planuję jeszcze. Tak więc wyślemy go sobie do domu i Gingerka będzie ogarniała. I Gingerka będzie ogarniała swoje rzeczy, ale piesek go polubił, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo duży plus. I teraz tak, chodź tutaj, chłopie, usiądziesz sobie. Usiądź sobie stabilnie, zapraszamy Cię. Dokończymy sobie tą kolację jeść, bo nie wszystko zjedliście. Zaczęliście tutaj gadać i gadać i gadać. A Gingerka przecież... Ginger ma wrażenie, że inny Sim wpatruje się bezpośrednio w nią. Z błyskiem w oku. Czy ma zaakceptować? No dobra, zaakceptuj podryw. Zaakceptuj podryw jak najbardziej. Czemu nie? Dobra, i weź... zawołaj na posiłek i zjedz. To znaczy nie, żebyś ty zjadła też, to musimy inną opcję. Dobra, to zawołaj na posiłek, niech będzie tak. I proszę, zawołaj tutaj Remingtona. I ty też sobie weźmiesz. Tak więc weź sobie porcję. Tylko czy on weźmie... Ale czemu ty wstajesz? Siadaj, kobieto, siadaj tutaj. Nie no, nie mów mi, że idziesz na sofę usiąść, bo normalnie ci w tyłek dam. Czego żeś tam polazła? Tutaj masz z Remingtonem siedzieć. Chodź tutaj. Gingerko, nie wkurzaj mnie. Może to im przeszkadza? Chodź tutaj, miałaś usiąść stabilnie, proszę cię. A Remington nie bierze sobie jedzenia, nie wiem czemu. Czyżby mu nie smakowało, albo on jest bardziej zainteresowany tutaj... zniszczymy ten obiekt i to też zniszczymy, bo tu najwyraźniej... po prostu nam przeszkadza w jedzeniu i dlatego on sobie... Patrzcie, jak on flirtuje. Chłopie, ty miałeś wziąć sobie jedzenie, nie? Chyba im jedzenie nie w głowie. Babko, bierz ten talerz i siadaj tutaj. Usiądź stabilnie. Ja wiem, że oni zaraz mi tutaj coś wykombinują, dlatego ja chcę już wysłać go do domu, bo już propozycję składał jej. Wiem, że tak się to skończy. Najgorzej będzie, jak się tak zrobi, że nie będę mogła ich powstrzymać. No chodź, siadaj tutaj, chłopie, gdzie tam leziesz? I chodź tutaj, weź sobie... W sumie to ja jego kontroluję, to mogę też nim wziąć sobie tą porcję. Nie wiem, czemu już tutaj ten mod jakoś tak źle działa i oni nie siedzą na tyłkach. Siadaj stabilnie. No ludzie, i teraz ona się będzie przekręcać. Ten na tą... No nie. No dobra, teraz już proszę was, siedźcie. Proszę, weź z przyjaznych tutaj, głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa, dawaj. No i sąsiedzi rzeczywiście mocno hałasują. Bitwa na... Nie, no raczej nie sądzę. Kim ty jesteś? Wykazuje przyjawy bohatera. No pięknie. Czego wstajesz, chłopie? Siadaj. Rozmawiaj o powiększeniu rodziny. Zapytaj... A, on sobie już idzie. Nie idziesz. No siadaj tutaj. Miałeś zjeść. Siadaj i jedz. Zjedz to, proszę. Mamy 10 godzinę, więc myślę, że on zaraz będzie sobie szedł do domku. Weź może ty jeszcze tutaj z przyjaznych, pogawędka i poznaj go.
Myślę, że już lepiej ich jest rozdzielić. Dobra. No to jedz, chłopie, jedz, bo ty... Nie wiem, czy ci nie smakuje, czy jak? Zobaczcie na dżindżerkę. Jakie oczka do niego robi. Dobra, weź tutaj jeszcze z nim porozmawiaj przez chwilkę. Co ty mu tutaj opowiadasz? O czym ty mu gadasz? Weź z przyjaznych. Niegłębokie zamyślenie, tylko chciałam jeszcze z pogawędki raz jeszcze poznaj. I ty też, chłopie, skoro ja ciebie tutaj kontroluję, to ty też może rozmawiaj o sąsiadach. No powiedz, coś hałasują ci twoi sąsiedzi. Albo weź flirtuj. Zobaczcie na nie, jaka szczęśliwa. I weź jeszcze tutaj... opowiedz jej jakąś śmieszną historię, proszę. Masz drugi poziom umiejętności romantycznych, chłopie. Co ty byś chciał tutaj? Chciałbyś ją zaprosić na randkę, bardzo nam przyjemnie. I co byś chciał jeszcze? Grać w Barabara. Ma ochotę zagrać... Aha, bo to jest ta gra z tego dodatku. I co ty tu masz, chłopie? Przykucie wzroku. Remington zauważył kogoś atrakcyjnego i ma nadzieję, że ten ktoś również znajdzie w nim zainteresowanie. Gorące pieszczoty, kontakty towarzyskie. Ach, słodki dotyk innego Sima. Duże pożądanie, taka żądza. Kogo pożądasz? Co tutaj jest? Miłosne pocałunki, całowanie z charyzmą. Każda chwila tego intymnego pocałunku sprawia, że Remington jeszcze bardziej pragnie swojego partnera. No pięknie, chłopie, wszystko ślicznie, wszystko cudownie, ale weź posadź jeszcze tutaj 4 litery, bo chcemy z tobą jeszcze przez chwilę porozmawiać. I teraz tak, może jeszcze tutaj z przyjaznych, proszę, nie, ty prezentu nie będziesz mu wręczać. Pasję. A czemu nie ma, dobra, z przyjaznych, ale czemu nie ma pogawędki? Popisuj się zwierzakiem, tylko plotkować możemy? A z jakiej paczki? Bo może gra już tutaj, nie, no nie wiem czemu. Wręcz prezent, pasję, plotka. Zapytaj o preferencje atrakcyjności. No dobra, chyba nie możemy z nim rozmawiać. Okej, okay, coś mi się wydaje, że tutaj gra nie za bardzo łapie, że ja go kontroluję i że on wyjść nie może, bo on już w sumie chciał wyjść i powinien już wyjść według tutaj gry, więc ja przestanę go kontrolować i otworzę mu drzwi, bo ja tutaj drzwi zablokowałam, bo nie wiem, co mi się tutaj dzieje, że mi ciągle zaproszę kogoś i mi po prostu wychodzą, uciekają, także nie kontroluj i tutaj weź odblokuj. No już, chłopie, możesz sobie iść. Myślę, że ty już sobie pójdziesz, bo już jest późna godzina. Nie będziesz tutaj... wyciskaj. Wyciskaj. No dobrze. Okej, ty sobie już idziesz. No idź sobie, chłopie, idź. Ja tobie kliknę, bo tobie się spać chce. Idziesz sobie, będziesz odpoczywał, bo ty pewnie musisz z samego rana zacząć pracę. A, wziąłeś sobie... wziąłeś sobie porcyjkę ze sobą, no dobrze. A my się zaraz posikamy. Idziemy tutaj skorzystać i co ty masz jeszcze tutaj? W sumie to mogłabyś sobie jeszcze wziąć prysznic, a potem jak to zrobisz, to pójdziemy sobie spać, bo ty chyba masz z samego rana... Weź sobie zimny prysznic, kochana, bo ty jesteś tutaj za bardzo rozgrzana. Wielkie pożądanie też masz tutaj, odczuwa chęć do flirtów, spełnione życie, osiągnięcie tak wielu rzeczy sprawia, że Ginger jest naprawdę bardzo zadowoloną simką. Cudownie, bezkonfliktowa, naturalna skłonność Ginger do unikania konfliktów staje się jej siłą przewodnią. Preferując spokój od zamieszania, kieruje interakcjami, zachowując ostrożność i spokój, umiejętnie unikając sytuacji, które mogą prowadzić do niezgody. Myślę, że to bardzo pasuje do Ginger, tak, tak. Co ty masz jeszcze tutaj? Pierwszy pocałunek, głębokie więzy, smakowita potrawa i masz tutaj intensywne pożądanie. Tak wielkie pożądanie powoduje dyskomfort. Byłoby mądrze znaleźć sposób na rozładowanie tego napięcia. No dobrze, kochana, weź teraz ty się tutaj szybciutko wykąpiesz i niech ja sobie zerknę, której ty masz pracę, bo my mamy... Okej, okay, tak więc pracę będziesz miała dopiero o godzinie 15 za 14 godzin, więc zdążymy jeszcze tutaj przygotować. Już tutaj mamy to w sumie ukończone, ale chciałabym, żeby ona coś przygotowała, żebyśmy mieli tutaj na sprzedaż. Weź napełnij miskę pieskowi, czy może poproś, nie, poprosić o załatwienie nie możemy, bo tutaj w tych mieszkaniach nie działa, ale ponieważ ja mam cudownego, pięknego moda, więc on może sobie wyjść sam, idź sobie na 30 minut, możemy go tak wysłać samego, nie? No, pewnie, i on sobie wyjdzie sam i on się załatwi, tak więc cudowny, prześliczny, przepiękny mod, bardzo, bardzo nam się przydaje. Dobra, więc ty, kochana, pójdziesz sobie spać, a my będziemy się widzieć z samego rana, jak Gingerka już sobie wstanie. Gingerka się obudziła, mamy poniedziałek, 6 godzinkę.
I oczywiście na dzień dobry tutaj wpadła nam piękna informacja. Do Twojej skrzynki pocztowej zostały właśnie dostarczone rachunki. Masz 7 dni, aby zapłacić 755 simoleonów, zanim odłączone zostaną wszystkie nieopłacone usługi. Zapłać korzystając z telefonu, komputera lub skrzynki pocztowej. Możesz też skorzystać z aplikacji SNB Bills, by opłacić każdy rachunek osobno lub skonfigurować swoje usługi. No dobra, czekajcie, to my mamy tutaj rachunki za media 755, a za energię, wodę i czynsz, to wszystko osobno, to ja nie wiem. Dobra, to jeżeli my tutaj zapłacimy za media, to by było tak. Zerknijmy sobie, wszystkie rachunki 755 to będzie całość. Aha, za energię mamy 30, za wodę mamy 3, za wywóz śmieci 177, za internet płacimy 80, internet premium 135. Dobra, tak więc my zapłacimy sobie wszystkie rachunki, proszę, całość tutaj, no i ekstra. I myślę, że już nam problemów powinni nie robić. Czy ty jesteś chora, kochana? Nie wiem, jakoś tak wygląda na to, że się źle czujesz. Chodź tutaj do pieseczka, bo pieseczek... Słodziaczku mój, jakie serduszko wyszło. Wygłoś kazanie o budzeniu. Daj mi przysmak. I co ty tutaj masz? Niepokojący zapach. Nietypowy zapach w mieszkaniu. Coś w tym mieszkaniu wydziela nieprzyjemny zapach, który sprawia, że smowy odczuwają niepokój. Ojejku. Dobra, więc myślę, że tak. Zaczniemy od tego, że ty sobie weźmiesz tutaj szklaneczkę wody. Tak, w ogóle to ty miałaś tutaj tą butelkę. Jest butelka. Zobaczymy, czy ty możesz ją tutaj wypełnić wodą, żebyś ty miała to ciągle... aha, jest wypełnione wodą. Możesz sobie z tego korzystać zawsze. A co to jest? Aha, zapiekanka z taco. Weź to sprzątnij. Nie będziemy robić teraz z samego rana zapiekanki z taco. Zrobimy sobie jakieś fajne śniadanko, ale coś innego. Dobrze, tak więc dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą pracę, zaczynamy o godzinie 15. Więc coś sobie tutaj pogotujemy, porobimy sobie coś. I zajmiemy się też naszą aspiracją. Musimy osiągnąć trzeci poziom umiejętności śpiewania. Kurczę, z tym śpiewaniem trochę ciężko. Podpal fajerwerki na festiwalu humoru i harców. Dobrze, Złotko, chodź tutaj i weź może zrób coś na śniadanie. Desery, dodatki, kolacja, obiad, przekąski, przystawki, śniadanie, proszę. I na śniadanie zrobimy sobie krewetki z kaszą kukurydzianą, tosty francuskie. Dobra, ty sobie zrobisz tosty francuskie z jagodami dla 4 osób. I może sobie zaprosimy tutaj Ewę. Tylko nie wiem właśnie czemu, jak my tutaj dzwonimy i zapraszamy kogoś, to ten ktoś albo nie przychodzi w ogóle, albo sobie od razu ucieka. No jakiś tutaj muszę mieć bug. Coś tutaj, jakiś problem musi być z tym związany. Dobra, więc zrobimy sobie te pyszne tosty. Czemu ty, pieseczku, szczekasz? Czy ty głodny jesteś? No masz jedzonko tutaj. O nie, myszy. Kurde, blaszka. Ale jak zadzwonimy, to znowu nam nic tutaj kobieta nie poradzi na to i będzie pewnie przesiadywać u nas, nie będziemy mogli się jej pozbyć. Więc nie wiem, czy to dobry jest pomysł, żeby ją zapraszać. Patrz w chmury z Federico. No brata jeszcze naszego zaprosimy. Co byś chciała tutaj? Nowy kryształ. Ej, ale chodź tutaj, dokończ to. Kontynuuj, proszę. Aha, bo ty musisz tutaj reakcję twoją na mysz. Nie, ale kontynuuj. Zobaczcie, śnieg pada. Śnieg pada, tak więc zimno się robi. Mamy już... Nie, mamy wciąż jesień. Kiedy my będziemy mieli tutaj... No, jeszcze troszkę dni jesieni nam zostało w sumie. Weź sobie zrób wielką, gorącą czekoladę z samego ranka. Tak. Ty uwielbiasz czekoladę, więc myślę, że jak najbardziej. A tutaj jeszcze coś mamy. Musimy to gorące kakao z piankami, cynamonem. Musimy się tego pozbyć, bo nam zacznie pewnie śmierdzieć. Nie, ale kobieto, usiądź sobie tutaj. Usiądź sobie, będziesz sobie to piła. Zobaczcie, jak ta czekolada cudownie wygląda z taką pianką. Ojejku, i weź sobie tutaj porcję, proszę. Dobra, tak więc weź sobie porcyjkę tutaj tych, co my tu zrobiliśmy, tostów francuskich z jagodami. Czekoladę sobie wypijesz. No, Remington był zachwycony czekoladą i zachwycony był tutaj jedzeniem i wszystkim, tak więc no, z pewnością wywarła ogromne wrażenie Ginger na Remingtonie swoją kuchnią. Ale nie tylko kuchnią, myślę, nie tylko kuchnią. Remington w ogóle jest zauroczony Gingerką z pewnością i myślę, że ona też go lubi. Myślę, że ona też go troszkę lubi. No, jednak go lubi, tak sądzę. Siemaneczko, jest ktoś chętny na wspólne ćwiczenia, bo ja owszem, nie ma lipy. Chłopie, ty chcesz nas zaprosić na siłownię?
Wiesz co, no nie wiem, nie wiem zbytnio, czy my mamy ochotę wyjść teraz na siłownię, tym bardziej, że my się chyba coś nie za bardzo czujemy. Co ty masz tutaj? Że wypiłaś sobie to coś pysznego. Dzień sportu. Co ty tu masz? Karaluchy i myszy i w ogóle i wszystko tutaj. Dobra, nie, my musimy sobie tutaj podnosić nasze umiejętności do góry, ale będziemy musieli się też wybrać na siłownię, tak. Bo myślę, że Gingerka będzie tutaj, wiecie, ona uwielbia czekoladę i myślę, że ona też będzie chciała wejść to odłóż do lodówki. I myślę, że ona będzie chciała tutaj jak najbardziej dbać też o swoją kondycję, ale niech my tutaj zerkniemy. Znaczy, miksologię masz na drugim. Co ty tutaj jeszcze masz? Śpiewanie masz na pierwszym. Zaraz będziemy, może sobie pośpiewamy. Zaprosimy może sobie tą wariatkę Ewę i sobie z nią pośpiewamy tutaj. Charyzma, fotografowanie, gotowanie na szóstym. Gotowanie jej najlepiej idzie. Pieczenie mamy na piątym. Wiesz co ty to, upiecz coś. Boże, wysłowić się nie mogę. Upiecz coś i myślę, że my musimy tutaj robić tylko te rzeczy z gry. Nie możemy chyba z modów robić, bo to nam się nie zalicza tutaj. Znaczy nie rośnie nam z tego ta umiejętność pieczenia chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To weź zrób te brownie z paczki. Najwyżej my je sprzedamy na tym stole, żebyśmy coś zarobili, bo mamy tylko 2600 simoleonów. Masz mało kasy, Gingerko. No już nas pytałeś, chłopie. Czemu nas drugi raz pytasz o to samo? Nie wyjdziemy z tobą. Nie chce nam się teraz iść na siłownię. Dobra, co ty chcesz od nas? Hej, podobno ty i Remington Richards przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. Bardzo dobrze o tym wiesz, Ewo, i nie udawaj tutaj teraz. Bardzo dobrze wiesz, że my się z Remingtonem przyjaźnimy. Także każde szczegóły ty tutaj znasz i nie wymyślaj tutaj, że nie wiesz, o co chodzi. A ty się rozchorowałaś, kobieto. Będziemy musieli jakieś leki kupić. Tak więc tak. Kariera, nie, szkoła, podcast... Zamów. I proszę, zamów bombonierkę, że jak? Nie, 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 co ty? Nie, nie to my chcemy zamówić. Złóż wniosek o cotygodniowe alimenty na dziecko. Oglądaj. Babku, nie możesz zamówić leków? Jak to możliwe? Chodź tutaj sobie usiądź na chwilkę. Proszę, zarezerwuj babski wypad. Nie, będziemy teraz zamawiać leki, jak znajdziemy, bo coś nie możemy znaleźć. Kariera... Zamów. Ale czemu tylko to możemy zamówić? No ja nie rozumiem. Czy my mamy tu jakoś komputer? Chyba, że my nie wiem. Czy my internetu nie mamy? Idź na randkę, nominuj do nagrody, schowaj do wyposażenia, kup kartę oszczędnościową. Zamów. Mamy tylko dwie opcje. Albo bombonierkę dla sympatii, albo ten teges. No to nie wiem. Nie wiem. Sieć. No tutaj też nie ma. No nie wiem. Jak my te leki mamy kupić? Aha, aha, czekajcie, czy ja czasem nie mam jakiegoś takiego moda, żeby mamy tutaj szafkę z lekami? Bo to, ale ja tutaj nie mam. W łazience. Wybierz typ umywalki, niech będzie łazienkowa. To sobie od razu to zrobimy. I też wybierz typ umywalki kuchenna. Ale nie mamy tutaj... Możliwe, że ja sobie jakiegoś moda ściągnęłam i nie mogę teraz tych leków kupić. No ale dobra. Tort Red Velvet, albo nie, zrób może... Nie, no bo chciałam, żeby to było pieczone. Babka piaskowa. Okej, okay, zrób babkę piaskową. Chodź. I zobaczymy, czy ci będzie to szło... To znaczy, co ci będzie rosło. Czy pieczenie, czy gotowanie. Bo jeżeli będzie szło gotowanie, to nie. To ja będę tutaj piekła tylko rzeczy z gry. No i będziemy to wszystko sprzedawać już. Bo ja wolę tutaj, żeby ona jednak... Patrzcie, no nie idzie jej pieczenie. Ty już się tam nie wystraszaj, tych myszy. Zadzwonimy chyba potem panią administrator. Może coś zrobi, może coś nam wykombinuje. Ale gdzie ty idziesz? Detektyw do nas znowu dzwoni. On do nas coś często dzwoni. Hey Ginger, you want to come over? Tylko nie wiem, czemu detektyw nie wie, że my po angielsku, że my nie chcemy tutaj po angielsku gadać. Proszę cię, może następnym razem, proszę. Po angielsku do nas gadają. Panie detektywie, my tutaj po polsku chcemy rozmawiać. Proszę do nas po polsku mówić. Swoją drogą no się zastanawiam, czemu niektóre mody mam po angielsku, skoro wszystkie tłumaczenia ściągnęłam. Coś ty tam zrobiła? Nie mogę dosięgnąć twojej skrzynki. Ach, babu, nie możesz dosięgnąć naszej skrzynki. Chodź tutaj, weź pocztę. Jakoś zdołałaś dosięgnąć, skoro mamy opcję wzięcia poczty. Znowu niespełnione marzenia. Coś ty tam wyjęła. I zrobiłaś ty to, co ja ci kazałam? Nie zrobiłaś. Chodź tutaj, kontynuuj tą babkę piaskową. No już zostaw te myszy. Zaraz zadzwonimy do naszej pani administrator.
No i nie rośnie jej tutaj nic, patrzcie. A nie, gotowanie jej rośnie, no tak. No nic, no to będziemy musieli piec tutaj niestety tylko rzeczy z gry. No i najwyżej będziemy je sprzedawać, bo one takie niezbyt dobre są i takie, no nie wiem, i też tak wizualnie niefajnie wyglądają, więc ja nie lubię, jak ona gotuje tutaj te rzeczy z gry, ale będziemy je mogli sprzedać. Może ktoś je kupi. Może ktoś się kupi, tak więc napieczemy tutaj troszkę rzeczy i pójdziemy je sprzedać. Może zdążymy przed pracą, chociaż nie wiem, czy przed pracą zdążymy akurat, bo mamy już prawie 12 godzinę. Ona o 15 idzie do pracy, ale jeszcze dzisiaj z tym stołem koniecznie musimy wyjść i koniecznie musimy coś sprzedać, żeby zarobić troszkę kasy. Tak więc, kochana, wszystko co zrobisz, to sprzedamy. No i będziemy musieli znaleźć jakoś tutaj ten festiwal humoru i harców. Ja nigdy nie wiem, gdzie te festiwale i kiedy one są. Nie wiem, czy mi tutaj będzie wychodzić jakiś komunikat. Dobra, zaraz się skończy tutaj. Aha, czy ty... gdzie ta babka piaskowa jest? Kontynuuj. A czemu ty cały czas... Aha, bo ona się chyba boi tych mysz i ona cały czas przerywa robienie tej babki. Chodź tutaj, kontynuuj, kochana, bo bardzo bym chciała mieć troszkę rzeczy do sprzedania. A jak ty będziesz tak za każdym razem uciekała... To my w końcu nic tutaj nie zrobimy na sprzedaż. O, 7 poziom gotowania. No gotowanie nam świetnie idzie, ale my chcemy pieczenie. No nie wiem, jak ty zrobiłaś z tą babką, że ty ją ugotowałaś, a nie upiekłaś. Ale już pomińmy, bo w Simsach jest wszystko możliwe. To będziesz piekła tutaj z gry. Niestety. Upieczemy coś. To weź batony cytrynowe, proszę. A potem jeszcze tą babkę cynamonową, marchewkową, czy jak ona tam była. I wtedy będziemy sobie podnosić tutaj naszą umiejętność pieczenia. Teraz powinno nam pieczenie rosnąć, proszę. Ale ja się tutaj jeszcze upewnię, będę obserwować. Rośnie nam pieczenie, super. Na tym się będziemy skupiać. Siemaneczko, jest ktoś chętny na wspólne? No ty znowu. Kiedyś z tobą pójdziemy na tą siłownię, ale wiesz co, chłopie, ja nie jestem pewna, czy ja ogarnęłam jakąś ładną siłownię, czy mam tutaj tą z gry, a jak mamy tą z gry, to mi się tak nie za bardzo widzi, żeby do niej jechać, ale może pojedziemy, jeżeli zdążysz. Jeżeli nam zaproponujesz jeszcze to wyjście, jak my tutaj ogarniemy nasze rzeczy, to z tobą pójdziemy. Jeszcze ty będziesz musiała skorzystać, kobieto, tak więc streszczaj się tutaj z tym pieczeniem. A cóż to tak ładnie pachnie w tym w całym korytarzu? Założę się, że wygląda równie dobrze. Co tam pichcisz? Kto to do nas gada? O kurczę. Kto to jest? June Holland. No pichcimy, wiesz, ale masz strój niezły, kobieto. Zapytaj, odmów poczęstowania. Nie, nie chcemy odmówić, chcemy... Aha, zaproś. Zaproś na posiłek, ale ona nie przyjdzie pewnie, bo tak jak mówię, mam tutaj coś zbagowane. Ja za każdym razem jakoś zapraszam, do kogoś dzwonię, wołam kogoś i tak dalej, to ten ktoś nigdy się nie pojawia. No i znowu ty się myszy boisz. Weź zaproś tą kobietę na posiłek, a ty aż tam do niej wyjdziesz. Nie skończyłaś robić tutaj tej babki. Nie wiem, my tej babki nigdy nie skończymy robić, a ja chciałam tutaj jeszcze... Nie, to znaczy babkę skończyliśmy. Chyba nie chcesz, żeby ci przeszkadza. No jak nie chcemy? No przecież poszłam cię zaprosić, babo. Piękny masz outfit, sąsiadko. Tak więc, no nie będziemy komentować. Skoro tak lubisz, to proszę. Też się myszy wystraszyłaś. No niestety, takie mamy tutaj warunki. Co to za Amelia do nas dzwoni? Kim ty jesteś? Dobrze się słyszę, Ginger. Chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem Kate Hall to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciółka? Sprawia całkiem miłe wrażenie. Według mnie warto spróbować. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, nie radzę. Jejku, ja nawet nie wiem, kim ty jesteś, kobieto. No to trudno powiedzieć, proszę. No chodź tutaj, wyjmij to. My tu mamy 13, pójdziemy skorzystać, ale otworzymy... Co my tutaj mamy do jedzenia? Chciałabym poczęstować tą naszą... sąsiadkę. Dobra, to schowamy, bo to będzie na sprzedaż. To zrób tak. Weź tutaj usadów sąsiadkę naszą w pięknym stroju. Niech ona sobie tutaj usiądzie i będzie na nas czekać, a ty pójdziesz skorzystać, bo nie chcę, żeby ona nam uciekła. I jak skorzystasz, to przyjdziesz tutaj i razem z sąsiadką sobie zjesz. Ty do pracy... Wiesz co? Ja ci zrobię pracuj z domu. Tak, zrobię ci pracuj z domu, bo my to ogarniemy sobie... W domu to, co masz tutaj zrobić. No tak, genialnie. Nie lubię w sumie, jak ona znika i ja nie mogę nic robić. Tutaj muszę czekać, aż ona wróci. Chodź tutaj stabilnie usiądziesz. I dzięki temu będziemy mogli sobie też posprzedawać troszkę tym, na tym stole. I weź teraz tak. I weź tutaj... zawołaj na posiłek i zjedz. I zawołaj naszą sąsiadkę w pięknym stroju.
I weź z nią porozmawiaj, zapytaj się, czy to jest jakiś, czy to twoja piżamka taka, ale fajna, chcę też taką, gdzie ją kupiłaś, proszę, powiedz mi. Tak więc weź tutaj z przyjaznych, proszę, i weź pogawędka, poznaj ją, dobrze. Poznaj ją i jeszcze co byś mogła tutaj do niej powiedzieć. Z przyjaznych raz jeszcze, proszę, i z pogawędki popraw jej humor. Jeszcze coś byśmy mogli tutaj do niej powiedzieć. Z przyjaznych tak, żebyśmy tą przyjaźń tutaj podnieśli sobie do góry. Tak więc więcej opcji, rodzina, rozmawiaj o przodkach, wyraź bezwarunkową miłość do rodziny. No dobra, no to wyraź bezwarunkową. Ciekawe, czy ona takie opcje ma. To pewnie będzie wynikało z jakichś jej cech. Bo mam tutaj różne fajne opcje, jak na przykład natura, to pewnie też z jej cech wynika. Dziel się wskazówkami dotyczącymi kempingów. Wydaje mi się, że to wynika z jakiejś jej cechy, że ona, może ona lubi naturę, już nawet nie pamiętam, czy ona ma taką cechę, ale to musi wynikać z jakiejś jej cechy, te dodatkowe interakcje, które ona tutaj ma. O, gratuluję nowej pracy. Dobra, weź tutaj pogawędka raz jeszcze i poznaj naszą sąsiadkę, bo jesteś naprawdę bardzo, bardzo zaintrygowana strojem naszej sąsiadki tutaj. Dlaczego ona w takim stroju wyszła? Ale może to dlatego, że wyczuła tutaj piękne zapachy, no nie mogła się powstrzymać, nie zdążyła się przebrać. Ale patrzcie, ona ma tutaj kapelusz i na tym kapeluszu ta piżamka jest. Gorące marzenia. Ginger z sentymentem wspomina Remingtona. Gingerko, no dobrze. Głębokie zamyślenie. Ożywiona rozmowa, proszę. Wspominasz Remingtona, mówisz? No dobrze, zorganizujemy ci wkrótce z nim randkę. Może on cię zaprosi sam, a jak cię on nie zaprosi, to mu zasugerujemy ładnie jakoś. Ja mu zasugeruję, żeby cię zaprosił. Drinków ty masz tutaj, kurczę, blade, nawet za dużo. Nieznany numer do nas dzwoni. Witaj, Ginger, jestem książę Benjamin. Jestem bardzo bogaty i bardzo chory. Potrzebuję twojej pilnej pomocy, aby jak najszybciej przenieść dużą sumę pieniędzy i klejnotów. Błogosławionego i szczęśliwego dnia. Nie, to jakiś... Kurczę, rozłącz się. A ciekawe, co by było, jakbyśmy zaakceptowali. Pewnie tak by się skończyło, żeby nas okradł tutaj z kasy. A nie wiem, czy uda nam się tego samego dnia sprzedać, czy kolejnego dnia będziemy mogli sprzedawać. I jeszcze ogarnąć tutaj szybciutko te drinki na kolejny dzień, bo inaczej nam się nie zaliczy. Tak więc, kochana, streszczaj się tutaj z tym pieczeniem. Wszystko przez to, że ona się cały czas tych myszy boi. Wiedziałam, że ona coś tam robiła. Kontynuuj placek owocowy. No tak, bo my tu placek owocowy robiliśmy, ona tego nie skończyła, dlatego właśnie tego w lodówce nie ma. Weź to dokończ szybciutko i będziemy mieli kolejną rzecz do sprzedania. Jak to zrobisz? Nudzi ci się? Chcesz spędzić ze mną trochę czasu? Nie, nie jedz, proszę cię. Ojej, już myślałam, że będzie to jadła. Dobra, chodź kontynuuj ciasto marchewkowe. Poszła sobie, ale no niestety musimy tutaj kasę zarobić. Niestety nie mamy zbytnio czasu, bo my się ciągle tutaj rozpraszamy. Ktoś do nas przyłazi, bo czuje piękne zapachy, chce u nas sobie zjeść i wszystko pięknie, ale my naprawdę musimy się skupić troszkę na kasie, bo nie mamy za dużo pieniędzy. I musimy, ta dalej stoi tutaj w tej piżamie, no i musimy coś z tym zrobić. Pieseczku kochany, niestety nie mamy czasu, żeby z tobą wyjść. Idź sobie na 60 minut, proszę. Idź, snikersiku. No idź sobie, idź, możesz sobie wyjść i będziesz mógł sobie na dworze skorzystać. Dobra, mamy... Nie, tylko mi nie bierz, kochana. Już myślałam, że ona chce, bo ona, wiecie, ona jest żarłokiem, więc ja tutaj się wszystkiego po niej spodziewam. Dobra, ostatnią rzecz zrobimy, potem będziesz robić drinki, żebyśmy mogli zaliczyć sobie do pracy, a potem jeszcze coś tutaj porobimy. Dobra, zapiekanka pasterska, super. Ciągle nam się tutaj nowe opcje pojawiają, więc elegancko, że będziesz mogła nowe rzeczy robić. Chodź, tutaj zrobisz też tą zapiekankę pasterską. Tak, czekam, może Remington się zdecyduje. Hej, wybieram się dzisiaj na miasto, mogę się u ciebie wyszykować. Ewo, oczywiście, że możesz się u nas wyszykować. Co to w ogóle są za pytania? A masz klucze do naszego mieszkania, więc możesz sobie nawet tutaj sama przyjść i nie pytając się nawet nas o zdanie. Ojejku, jak my tutaj pięknie już, jak my tutaj wywijamy, ale chora jest, no chora jest, kurczę, i nie mogę tego leku kupić przez tego durnego kompa. I nie wiem dlaczego. Jestem pewna, że to pewnie jakiś mod tutaj. Znowu ładnie, no kurczę, patrzcie jak nas rozpraszają, my nic tutaj zrobić nie możemy.
Wiemy, że ładnie pachnie, wiemy to wszystko, wiemy, że my tutaj pięknie, cudownie i smacznie gotujemy, ale proszę nas nie rozpraszać, bo my naprawdę musimy zająć się zarabianiem. Mamy bardzo mało kasy. Kochana, proszę. To jest ostatnia rzecz, potem idziesz tutaj robić te drinki. Nie wiem, czy ty będziesz miała tutaj miejsce na drinki, bo tutaj tyle tego narobiłaś. Siódmy poziom pieczenia mamy. Co ty masz tutaj? Przygotuj 3 drinki i przygotuj drinka w barze. Ale w barze jak? 3 razy też. Będąc w klubie, o nie, to musimy do klubu koniecznie jechać. To pojedziemy do jakiegoś klubu karaoke i od razu będziemy sobie ćwiczyć śpiewanie też. Nie mamy innego wyjścia. Dobra, to przyrządź drinka i przygotuj, nie wiem, zaraz wybierzemy cokolwiek tutaj. Weź wino jabłkowe, proszę. I weź to... O, przyszła Ewa się wyszykować. No chcesz iść na miasto i przyszłaś się wyszykować? Prosimy bardzo. Chyba nie chcesz, aby ci przeszkadzano. Tak, nie chcemy, żeby nam przeszkadzano. Dobra, to weźmiesz sobie tutaj, żeby nam Ewa nie skubnęła kawałek ciasta, bo ona tutaj poczuje zapachy i pewnie będzie chciała nam coś skubnąć, ale przyszła i sobie usiadła i sobie siedzi, a miała się szykować, bo niby wychodzi gdzieś. Dobra, jeden drink przygotowany i zaliczony i robimy kolejny. Przyrządź drinka, przygotuj proszę i zrobimy tym razem, niech będzie rum z kolą proszę. Dobra, to może zaprosimy, może Ewa sobie wypije, weź sobie lampkę wina proszę, wypij i zaproponujemy naszej Ewie, bo ona już nam tam szpera w lodówce, wodę sobie wzięła. Dobrze, ja powyciągałam wszystko to, co musimy sprzedać do naszego wyposażenia tutaj, bo Ewa by nam wyjadła, ale zobaczcie, ona i tak w jednej ręce... W jednej ręce szklanka z wodą, w drugiej winko. Ewo, ty jesteś po prostu nie do podrobienia. Dobra, przygotowałaś tutaj i jeszcze jeden nam został drink, tak więc proszę przyrządź drinka i zrobimy, co my tutaj zrobimy. Zrobimy może... A, już się zaliczyło nam. O, patrzcie. No to dobra. No to teraz będziemy musieli niestety jechać do jakiegoś baru z Ewą, żeby zaliczyć resztę zadania, żeby nam szef zapłacił kasę za ten dzień. A kolejnego dnia myślę, że z samego rana pójdziemy sprzedawać. Jeszcze w nocy może uda nam się coś upiec tutaj. Weźcie streszczaj z tymi drinkami, Ewo, bo pojedziemy sobie do baru, a ta znowu za kawę się wzięła. Okej, kochani, niestety nie mogliśmy pojechać do żadnego baru. Jestem z powrotem tutaj w domu. Po tym, jak zaczęła podróżować Gingerka, to mi się zamroziła gra, tak więc mam tutaj jakiś problem i możliwe, że jest to związane z aktualizacjami ostatnimi, bo nie wiem, bo w historycznych czegoś takiego nie mam. I myślę, że my sobie tutaj wyłożymy teraz towar na stoisko. Obejrzyj wyposażenie. Obsługuj stoisko. Rozpocznij podnieść ceny. Na ile my tutaj mamy? Teraz mamy 0%, o kurde. Dobra, to zrobimy tak. Zróbmy może 70% i rozpocznij sprzedaż uliczną. I mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że ktoś od nas coś kupi, bo naprawdę chciałabym tutaj pieniążki sobie zarobić. Czy tutaj będzie ten, jak on się nazywa, ten targ rzeczy używanych? Czy tutaj już jest chyba? Ej, to my chyba dobrze trafiliśmy. Na dobry moment. To może... Nie, no deszcz zaczął padać. Kurde, no pecha mamy, szczerze mówiąc. Mamy pecha niestety, ale może ktoś przyjdzie, może ktoś się zdecyduje. Chociaż te wypieki, no te ciasta i w ogóle... takie zmuknięte, nie wiem, czy będą pyszne. Teraz już będę kończyć. Dziękuję Wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa. Cześć.